006. Prosimy o zgodę na kołowanie. DKSP. 006. Możecie kołować. Instalacja przeciwoblodzeniowa. CGW. Dziękuję, zrozumiałem. SAU. Sztuczne horyzonty. Wysokościomierze. Statecznik. Ciśnienie hamulców. Hamulce. Awaryjne sterowanie podwoziem przednim. 006, proszę o zgodę na start. Do 006, nogę nie zrozumiałem. Możecie startować po starcie w lewo, prostego, mile, November 20 na poziom 330, Skodowa 2000 i po starcie łączność ze zbliżaniem 128,8. Dziękuję, zrozumiałem. Startujemy. Pełny ciąg. Dwieście pięćdziesiąt. V1. Startujemy. VR. Szybkość idzie. Tak, nabiera. Ty już wystartowałeś, jak widzę. Tak. Za chwilę będę robił skręt w lewo. No. I co, te kreseczki nie są równie dobre jak to, co przeżywałeś parę miesięcy temu? Szczerze mówiąc, beznadziejne jest to. I w ogóle nie mają się wrażenia, w ogóle nie daje się tych wrażeń porównywać. Za duża szybkość. No. Tutaj w ręku mam jakiś przyrząd, który w ogóle nie przypomina drążka sterowego, a tam była prawdziwa sterownica. Jakieś niezbyt precyzyjne kreski na ekranie, które są ledwo symulacją kształtu samolotu, a tam był niemalże prawdziwy pas. Słychać było ryk silników, siedziało się w prawdziwym fotelu, kontakt z wieżą kontrolną, gdzie siedział żywy człowiek, kontroler lotu, a tu co, mogę najwyżej z tobą pogadać, co jest zawsze przyjemne, ale nie daje tego wrażenia. W ogóle różnica jest taka, tu jest komputer zabawka, a tam był prawdziwy symulator. Skręt w lewo. Ciąg. Szybkość idzie. 25. 40. No, to jest odrzutowiec. Rzutnik wyświetla na ekran obraz horyzontu. W odpowiedniej chwili drugi projektor rzuci przed kabinę dynamiczny widok lotniska. Lotniska wymyślonego. Makiety odtwarzającej oświetlony pas i jego najbliższe okolice, równie dobrze pozwalającej imitować warunki dnia i nocy. Nad tą zabawką ślizga się telewizyjna kamera ze specjalnym układem optycznym, reagującym na każdy ruch sterów w kabinie. Z szybkością odpowiednią do ustawienia manetek ciągu, a jeszcze gdzie indziej układy przeliczające bez przerwy rozwiązują zbiór matematycznych równań lotu. Tak, by każdy ruch w kabinie powodował reakcję przyrządów dokładnie taką samą, jak w rzeczywistym locie ciężkiego pasażerskiego odrzutowca typu IU-62M. 80 metrów, widać pas. 320, przechodzimy bliższą, 60 metrów. Tak, widać 40. Pas. Ale wiedziesz, jak wychodzi. Nic tego. 310. Zewnętrzny mały, wszystkie mały, przekładka. Jeden rewers. Wyłączam wewnętrzny. Hamuje. Jest hamowanie? Jest hamowanie, biorą hamulce prawidłowo. No właśnie na tym polega ta ogromna różnica. Widziałeś, nawet prawdziwa załoga, fachowcy, piloci przeżywali tą sytuację niesamowicie. Podobnie zresztą jak my. No, z tamtego symulatora, szczerze mówiąc, wyszedłem po 40 minutach zupełnie zlany potem. To był fragment
pewien fragment niewielki programu, który zarejestrowaliśmy kilka miesięcy temu w symulatorze lotniczym. I od razu widać, jaka jest różnica pomiędzy tym, co można zrobić nawet dość prostymi środkami, a jednak taką, powiedziałbym, no, szalenie prymitywną komputerową symulacją. Nie wiem w ogóle, szczerze mówiąc, co Cię w tym tak bardzo fascynuje. No przede wszystkim komputery. Tamten układ za bardzo przypominał mi jednak zabawę typu mechanicznego. Ach, próbuję znaleźć to... No tak. Ja Ci mówię, że gdyby nie ta stresowa sytuacja w studio, to posadziłbym tę maszynę naprawdę idealnie. A właśnie, a propos stresowa, ja tu nie widzę żadnego stresu. Tam był, owszem, nawet dla fachowców. Tak, ale tam jeszcze za dużo było tego, co przypomina taką sytuację, no nie powiem XIX wieku lotniczego. Tam po prostu zabrakło prawdziwego, potężnego komputera, który by tym wszystkim kierował do końca. Za dużo jeszcze było mechaniki, optyki. Zgoda, bo i tak to dalej. Nie był jeszcze symulator najnowocześniejszy z możliwych, ale zauważ, czy tutaj startując, możesz to wykonać? Proszę bardzo. Procedurę startową, uwaga. Wiatr, o Jezu, pod ostrym kątem, bardzo szybki. Proszę bardzo, próbuj startować. Ruszamy. Słyszysz ryk silnika? No nie. Nie. Wpieracie przeciążenie w fotel? Nie. Trzymasz w ręku sterownicę? Masz wrażenie startu? Nie. Po prostu nie. A jest to w symulatorach nowoczesnych naprawdę możliwe. 150. Startuję. Jest cicho. Nie ma typowego jazgotu odrzutowca. Stalowe tłoki niemal bezgłośnie przesuwają się w górę i w dół. Na wierzchu kilkutonowa skrzynka imitować ma kabinę samolotu pasażerskiego. Symulacja rzeczywistości poza szybami kabiny. W miniaturze lotnisko wzgórza miasta i drogi. To wszystko śledzi kolorowa kamera telewizyjna tuż nad powierzchnią makiety. Obraz rzutowany na ekran umieszczony przed oknami symulatora daje złudzenie prawdziwego lotu. W nocy wrażenie jest niemal pełne. Złudzenie rzeczywistego lotu pogłębia ciągły ruch kabiny. Symulowane są zarówno wibracje kadłuba, pochodzące od pracy maszyn, jak i przechyły całego samolotu podczas zwrotów. Sterowane przez komputer siłowniki dają oprócz tego wrażenie opadania i wznoszenia się samolotu. Pilot może więc czuć samolot całym ciałem, czyli tak jak naprawdę. Dokładna replika instrumentarium rzeczywistej kabiny zamyka ten świat iluzji. Wszystkie urządzenia pokładowe reagują tak samo jak w rzeczywistym locie. Nawet radar pokazuje echo nieistniejące przecież naprawdę. Szkoleniem kieruje zespół instruktorów i komputer. Według zadanego programu załogę dotykają wszelkie z możliwych nieszczęść. Symulować to muszą i przyrządy, i ruch kabiny, i sytuacja na zewnątrz. Ale najgorzej jest, gdy z głośników umieszczonych w kabinie przestaje dochodzić odgłos pracy silników. Na szczęście to jedynie symulacja lotu. A w ciągu 8 godzin treningu wydarzyć muszą się wszystkie z możliwych awarii. W ten sposób sprawdza się odporność psychiczną załogi, zdolność podejmowania decyzji i stopień wyszkolenia. Mimo uproszczeń, lot wcale nie jest łatwiejszy. Piloci wolą prawdziwe latanie, ale wcześniej przejść muszą ten swoisty tor prób. No, przyznasz, że to nawet trudno mówić o tym, że daje się porównywać te dwie sprawy. W dodatku wszyscy piloci, którzy w takich symulatorach ćwiczą sytuacje awaryjne, mimo że wiedzą oczywiście o całej umowności tej sytuacji, twierdzą, że poddają się temu wrażeniu właśnie dzięki symulowaniu przeciążeń, ruchów kabiny i prawdziwości wszystkich urządzeń, którymi się posługują. Ja widzę, że twoja wrodzona awersja do komputerów po prostu nie pozwala ci spojrzeć na całą sprawę naprawdę rzetelnie. Przecież naprawdę mimo całego szacunku dla symulacji kabiny, dla symulacji odpowiedników przyrządów, ich reakcji na reakcje ludzi i tak dalej, przecież byłem tam w środku i wiem, że istnieją takie momenty, w których dokładnie zdajesz sobie sprawę, że jednak to jest oszustwo. No wystarczy rzut oka gdzieś tam i raptem, wiesz, nie lot, a symulator. I mam wrażenie, że tak naprawdę, jeśli mówić o
No, w takim symulowaniu rzeczywistości do końca, to już nie wystarczą same przeciążenia. Cała reszta zaczyna bardzo mocno zależeć od programistów, od tych ludzi, którzy zajmują się manipulacją obrazem, ale obrazem komputerowym, a nie takim zdejmowanym z makiety, prawda, przy pomocy małej kamery telewizyjnej. Robię beczkę. Do góry. Bąbel rzeczywistości. Kabina symulatora lotniczego. Wszystko tu jest prawdziwe. Fotele, manetki, przełączniki, tarcze przyrządów. Ale zwykle wystarczał rzut oka za okno, aby miraż prysł, bo najtrudniej oszukać jest oczy. Ślizgająca się nad makietą lotniska specjalna kamera telewizyjna była pierwszym rozwiązaniem. Drugim było to. Migające punkty portu lotniczego powstają tu dzięki zastosowaniu najbardziej nowoczesnej laserowej optyki. Bo tak naprawdę jest to wywołany wiązką lasera pejzaż holograficzny. Ruchy sterów w kabinie symulatora wywołują delikatne zmiany położenia wielkoformatowego hologramu i wrażenie, że zmienia się punkt obserwacji. Ale obraz, choć sterowany komputerowo, ciągle polegał na mechanice. Gwałtowne ruchy samej kabiny symulatora mogły zakłócić delikatny mechanizm. I ciągle dobrze udawało się naśladować tylko warunki nocnego lotu. Dzień nawet przy pomocy holografii był nie do podrobienia. Przełom nastąpił dopiero w początku lat 80. Wtedy właśnie do techniki symulacyjnej przeniknęły urządzenia, nad którymi od lat pracowały laboratoria wojskowe. W kabinach urządzeń treningowych zniknęły okna. Zastąpiły je wielkie ekrany graficznych komputerów. Przed oczami człowieka, jak film rysunkowy, zaczęły przesuwać się obrazy stworzone na drodze czysto matematycznej. Miasteczko. Tunel. Komputerowy program nauczony został wszystkich reguł perspektywy. Jasność i barwa przestały być problemem. W pejzażu bez kłopotu można już było umieścić dowolną ilość obiektów o dowolnej geometrii, a symulacja ruchu oznaczała już tylko odpowiednio wartki potok przeliczeń. Zmiana warunków atmosferycznych stała się tylko wywołaniem odpowiedniego podprogramu. Jedynym warunkiem budowy takiego systemu graficznej symulacji było zastosowanie odpowiednio szybkiego i odpowiednio dużego komputera. A takie maszyny bardzo długo twardą ręką trzymały instytucje wojskowe. Nic więc dziwnego, że pierwsze symulatory dla potrzeb lotnictwa cywilnego wyposażono w ten system graficznej symulacji dopiero w 1984 roku. Także oprogramowanie tych maszyn zajęło ładnych kilka lat. Bo piloci lubią szkolić się w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości, trenować sytuacje, które naprawdę mogą ich spotkać w przyszłości. Ten pas na przykład nie jest obrazkiem fantastycznym. To podejście z kierunku południowo-wschodniego na lotnisko w Heathrow pod Londynem. Tu nawet ślady zetknięcia się z pasem poprzednich maszyn zostały skwapliwie umieszczone w obrazie. Symulowany obraz zbudowany jest z przeszło miliona punktów, których barwę i jaskrawość kontroluje wieloprocesowy system komputerowy. Każde dotknięcie sterów wywołuje na ekranie ruch zgodny z wszystkimi zasadami perspektywy. Lotnisko można wybierać dowolnie, pod warunkiem, że istnieje odpowiedni program w magazynie zewnętrznych pamięci graficznego komputera. Możliwości są tu wprost nieograniczone. Podczas lotu w komputerowych oknach symulatora łagodnie przesuwają się komputerowe chmury. Ich kształt, wielkość i szybkość odpowiadają symulowanej pogodzie. Na ziemi trenować można już nie tylko manewr startu i lądowania. Wszystkie ruchy w obrębie lotniska, jazdę po pasach dojazdowych, parkowanie przy budynku dworca lotniczego tak, by wysuwane z budynku rękawy trafiły wprost w drzwi wyjściowe samolotu. Jednym słowem, wszystko, co powinien umieć pilot wielkiego pasażerskiego liniowca. Trenować to można w nieskończoność. Obraz komputerowy jest cierpliwy, a strata paliwa żadna. Jak na razie poza możliwościami programistów jest tylko umieszczenie w tym obrazie innych samolotów. Ten system graficznej symulacji jest jak dotąd absolutną nowością. Fachowcy zwą go Image 3,
Ale również fachowcy twierdzą, że jak każde urządzenie, którego sercem jest system komputerowy, rozpowszechni się stosunkowo szybko i za kilka lat stanie się normalnym wyposażeniem wszystkich ośrodków stosujących w szkoleniu pilotów symulatory. Chyba że znów ktoś sobie przypomni o jego militarnym rodowodzie. No i zobacz, czy nie jest to piękne, prawda? Ten ekran, na którym rzeczywistość rysowana ogromną ilością punktów komputerowych naprawdę jest taka rzeczywista. Kiedy dzień naprawdę jest dniem, kiedy obiekty no, są obiektami, można je wymyślać, można wstawiać, nawet powiedzmy można symulować nie tylko lot, lądowanie, trening pilotów, a nowe lotnisko, które istnieje jeszcze wyłącznie w fazie projektu. Już można sprawdzić, czy ono będzie dobre, czy złe. Ale, komputery, proszę. Tak, ale czy zauważyłeś jedną rzecz, że obraz za oknem kabiny jest tylko z przodu? No, a to przecież można umieścić no dobrze, drugi ale przecież ekranik pilot, graficzny z boku, prawda? Gdzie z lewej drugi komputer, no tak. z prawej trzeci komputer, tak? Bardzo. A jeżeli pilot zechce popatrzeć w to okienko, które ma pod nogami? A po co pod nogami? Jak to po co pod nogami? No bo właśnie w takiej sytuacji, w jakiej ty się w tej chwili znalazłeś, to znaczy w kabinie śmigłowca, po prostu jest również i taka możliwość. Są to aparaty całkowicie przeszklone w tej chwili, w których widoczność jest niesamowicie szeroka i w tej sytuacji... No ale proszę bardzo, całkowicie przeszklony startuje. Tak, no tylko, że nic nie widzi. Skręt. Niestety programiści nie pokusili się w programach symulujących lot śmigłowcem o stworzenie prawdziwie szerokiego pola widzenia, takie jakie w tej maszynie istnieje. Dlaczego? Po prostu dlatego, że nie daje się tego zrobić. Że trzeba było tutaj wrócić z powrotem do starej, dobrej, wypróbowanej mapy plastycznej. Światło XX wieku, promień cienki, jak igła i mocny jak stal, a pod laserowym światłem miniaturowa rzeczywistość, plastyczna mapa terenu. Cała ta skomplikowana aparatura ma pomóc pilotom, a także pasażerom, bo przecież o ich życie chodzi tu najbardziej. Symulatory lotnicze są prawie tak stare jak samoloty. I ciągle prawie tak odległe od rzeczywistości, jak dziecinna zabawka na pedały i prawdziwy samochód. Bo obraz komputerowy jest i będzie zawsze tylko namiastką rzeczywistości. A co dopiero, gdy próbujemy odtworzyć obraz widziany z pokładu śmigłowca. Stąd widać przecież nieporównanie więcej. Niezwykle szeroki kąt widzenia i olbrzymia ilość szczegółów. Okazało się, że to właśnie idealne zadanie dla laserowego promienia. Stworzyć obraz widziany z kabiny śmigłowca, szeroki i bogaty w detale. Wystarczy trójwymiarowa plansza, komputer do lamusa. Laserowy promień omiata mapę terenu, punkt po punkcie. Jasna plamka przesuwa się między domami i drzewami. Napotyka rzeki i mosty. Maluje obraz sztucznego świata pod sztucznym helikopterem. Ruch laserowej plamki jest tak szybki, że oszukuje nasze oczy. Wydaje się, że oświetla wszystko, ale to tylko złudzenie. Specjalne walcowate czujniki śledzą dokładnie każde jej przesunięcie. Śledzą i odbite światło wysyłają do laserowego projektora. Laserowa telewizja dla lotnictwa stała się faktem. I choć jakość obrazu pozostawia jeszcze trochę do życzenia, to przecież plastyczność i wierność tego symulowanego świata przewyższa wszystko, co było dotąd. Trzeba tylko usiąść wygodnie, zapiąć pasy i wziąć w rękę drążek sterowy. Reszta to już sprawa między instruktorem a kandydatem na pilota. Tu katastrofa oznacza co najwyżej skreślenie z listy uczestników kursu. Lista żywych nie ulega zmianie. A wszystko dzięki laserowej magii. Komputery do lamusa.
Obrót i lecimy także drugim. No, wyższa szkoła pilotażu, proszę pana. Dwa no, śmigłowce naraz. Nad górskim terenem, wspaniale, wspaniale. Przy czym, wiesz, ja mam wrażenie, że oczywiście mimo całego szacunku dla tej współczesnej optyki, tamten układ, który był pokazany, ten profesjonalny układ, jest znowu powrotem do pewnych zaszłości. Symulacja tak naprawdę warunków nocnych. Dnia nie dało się tak ładnie zrobić. I ciągle odnoszę wrażenie, że odpowiednio duża maszyna i odpowiednio dobrze ustawiony jeden bądź kilka ekranów graficznych jest w stanie no, dać to wszystko, co trzeba. Oczywiście pod warunkiem, że zrobi się odpowiedni program. Zobacz, ja nie bez pomysłu jakby próbuję skojarzyć tamte wielkie, profesjonalne maszyny do szkolenia. Trochę go przyciszę, prawda? To jest przyjemność mieć w ręku wszystkie opcje, także wyciszanie silnika śmigłowca, z czym konstruktorzy nie umieją sobie poradzić. Tamte wielkie maszyny kojarzę z tymi grami po to, by pokazać nie, że jest to coś podobnego, a tylko, że na tak niewielkich maszynach typu domowego potęga programistów jest w stanie stworzyć niesamowity obraz symulacyjny. Mając do dyspozycji niewielką pamięć, no i programy takie jak ten. To jest tak zwany listing, czyli zbiór komend programu symulacyjnego do symulacji lotu polskiego samolotu, takiego małego samolotu Orlik. Rzecz została wykonana przy współpracy Polbritu z PZL i ma to 300 metrów, ale działa bardzo dobrze. W takim niewielkim pomieszczeniu został zorganizowany, wiesz, zamiast tak zwanego joysticka komputerowego jest prawdziwy wolant samolotu, są prawdziwe przyrządy sterowane przez minikomputer. Ten właśnie minikomputer domowy. Ty wierzysz w to, że w pewnym momencie ilość przejdzie w jakość. To znaczy, że z tak. małego komputera i małego programu można przejść na większą skalę, po prostu zwiększając stopień trudności. Tylko, wiesz co, ja być w tej może, że doszedłem tak. do wniosku, że myśmy właściwie nie odpowiedzieli na jedno, a zasadnicze pytanie. Po co to wszystko? Po co ci ludzie męczą się, budują, no próbują... naprawdę rzeczywistość odtworzyć w warunkach sztucznych. Akurat dodam, że na to pytanie nie należało odpowiedzieć, choć dla porządku możemy to zrobić teraz na samym końcu programu. Otóż jest rzeczą oczywistą, że robi się to po to, by nie zdarzały się takie sytuacje, jaka miała miejsce w 1985 roku. To był czarny rok lotnictwa, w którym wydarzyła się niezwykła ilość katastrof, z których zginęło ponad 1000 osób. Ale co jest fascynujące i ciekawe, nie stwierdzono, by któraś z tych wielkich katastrof wydarzyła się na skutek błędu pilota. Owszem, były akty sabotażu i przeważnie były to wady maszyn. Nawet nie tak dawno wydarzyła się sytuacja, w której ogromny samolot wylądował z 300 pasażerami bezpiecznie na lotnisku, mimo że tuż przed lądowaniem odpadła klapa jednego ze skrzydeł i urwał się fragment ogona. Świadczy to o tym, że sytuacje awaryjne, które załogi trenują w symulatorach, pozwalają im pewnie i bezpiecznie czuć się, gdy w powietrzu takie sytuacje się zdarzą. Zadziwiające, ale człowiek przestał być tym najsłabszym ogniwem. Nadal tym najsłabszym ogniwem jest technika. I dzięki symulatorom właśnie tak się stało. W tej grze o bezpieczeństwo symulatory odegrały rzeczywiście ogromną rolę. Symulatory. Zobacz, z tego widać, jaki to naprawdę jest problem. O! Wskaźniki. Na początku lotniczej historii było ich kilka, potem jak kolonia bakterii rozmnożyły się, zapełniając wszystkie ściany niewielkiej przestrzeni kabiny pilotów. I konieczny był specjalny trening postrzegania, by móc je śledzić wszystkie. Ludzie. Na początku był jeden, ale szybko środowisko pracy przerosło jego możliwości i konieczny stał się zespół, a zespół musi trenować zgranie. Ryzyko. Było zawsze, ale jego stopień narastał. Rosły szybkości, ilość pasażerów i rosną też skutki decyzji, na podjęcie której załoga ma coraz mniej czasu. Więc prawdziwy lot musi być poprzedzany godzinami symulacyjnych treningów, by odruchy nabrały sensu działań, aby żadna sytuacja nie okazała się zaskoczeniem. Więc sporą część życia tych ludzi żywiołu wypełnia komputerowa gra w rzeczywistość. Właśnie gra. Na każdy ruch manetki przyrządy reagują komputerową odpowiedzią, a na każdy ruch sterów odpowiada komputerowo sterowany obraz rzeczywistości za oknem. Bo lotnicze symulatory osiągnęły już swój wiek dojrzały, bo gra w lot tym tylko zaczyna się różnić od rzeczywistości, że bezkarnie można przeżywać tragedię.
bo wszystko od meteorologii po mechaniczne uszkodzenia maszyny jest tu ściśle kontrolowane. I dzieje się nie przypadkiem, a wtedy, gdy w pokoju za ścianą instruktor naciśnie odpowiedni guzik i komputerowa gra wejdzie w nową fazę. Tak dziś szkoli się pilotów. Podobnie uczą się ludzie kierujący pracą atomowych elektrowni, kapitanowie wielkich pływających jednostek. Komputerowa gra symulacyjna staje się częścią działań tych wszystkich, których życie zetknęło z najbardziej wyrafinowaną technologią. Na razie tam. Ale kto wie, czy w przyszłości nie tak właśnie będzie się zdobywało uprawnienia do prowadzenia pociągu, kombajnu węglowego albo nawet trywialnego prawa jazdy. Przecież skrzydła były tylko jednym z wynalazków Dedala. Thank you.